Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Przed dzień szczytu NATO w Madrycie sekretarz generalny Sojuszu zapowiedział więcej wojsk gotowych do obrony wschodniej flanki. Siły szybkiego reagowania mają zostać rozbudowane do ponad 300 tysięcy. Jens Stoltenberg oczekuje, że sojusznicy jednoznacznie określą Rosję jako wroga. Agresor nie przerywa ostrzału przeciwko cywilom. Celem Kremla ponownie stały się obiekty cywilne. Po ataku rakietowym płonie centrum handlowe w Krzemieńczuku. Wewnątrz budynku mogło przebywać nawet 1000 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, i tu cytat, że nie sposób nawet myśleć, ile jest śmiertelnych ofiar ataku, jednego z wielu od początku wojny. To więcej niż barbarzyństwo, powiedział Joe Biden w trakcie szczytu państw G7. Zaproszenie do udziału w szczycie otrzymał także Wołodymyr Zełenski. Mówił o potrzebie wzmocnienia sankcji. Wyraził też nadzieję na kolejne dostawy sprzętu wojskowego. Stany Zjednoczone, co potwierdził doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, chcą przekazać Ukrainie m.in. zaawansowany system obrony powietrznej średniego zasięgu. Ukraina odczuwa poparcie państw G7. Dziękuję za wsparcie obronne i finansowe dla naszego kraju w walce z inwazją rosyjską. Ważne jest też dla nas konsekwentne stanowisko krajów G7 w sprawie sankcji, przekazał prezydent Ukrainy. W sprawie sankcji przywódcy państw G7 także się porozumieli. Chcą uderzyć m.in. w produkcję sprzętu wojskowego w Rosji i łańcuchy dostaw. Planowany jest też zakaz importu złota. Kolejny krok proponują Amerykanie. Z ich inicjatywy toczy się dyskusja o ograniczeniu cen rosyjskiej ropy. Szczyt G7 poprzedza rozpoczynający się jutro szczyt NATO. Oczekuję, że sojusznicy wyraźnie oświadczą, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych wartości, dla ładu międzynarodowego opartego na zasadach. Mówił dziś na dzień przed szczytem Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO zapowiadał stanowczą odpowiedź sojuszu wobec powstającego na wschodzie nowego imperium zła. Będzie więcej wojsk NATO gotowych do obrony każdego z sojuszników. Na szczycie wzmocnimy naszą wysuniętą obronę, wzmocnimy nasze grupy bojowe we wschodniej części sojuszu do poziomu brygady. Przekształcimy siły reagowania NATO i zwiększymy liczbę sił wysokiej gotowości do ponad 300 tysięcy. Obecnie siły szybkiego reagowania rozmieszczone wzdłuż wschodniej flanki NATO liczą 40 tysięcy. Oznacza to, że zostaną zwiększone prawie 8-krotnie. Twardych działań wobec Kremla oczekuje Polska. Rosja to wróg, ocenia politolog Marcin Krzyżanowski. Trudno mówić inaczej o Rosji, o tym, co robi po naszej wschodniej granicy, ale również jak określa siebie w stosunku do NATO, mówiąc wprost, że NATO powinno cofnąć się do 1997 roku, a to miejsce, w którym żyjemy, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, to jest teren wpływów rosyjskich. Putin, chcąc wymusić na NATO krok wstecz, kreuje się na ofiarę. Twierdzi, że sojusz, który przecież ma charakter obronny, tworzy wobec niego zagrożenie militarne. I takie właśnie stanowisko przedstawiał w rozmowach z Emmanuelem Macronem jeszcze przed inwazją, których treść opublikowała jedna z francuskich stacji telewizyjnych. Agresor oskarżał Wołodymyra Zełenskiego. To nie jest demokratycznie wybrany rząd. Oni doszli do władzy w wyniku zamachu stanu. Ludzie byli paleni żywcem, doszło do rozlewu krwi i Zełenski jest jednym z odpowiedzialnych. Już te słowa powinny były dać Zachodowi do myślenia, że Putin jest zdolny do wszystkiego. Przywódcami europejskimi wstrząsnęła jednak dopiero inwazja, a później zbrodnie wojenne. Dziś dla własnego bezpieczeństwa do sojuszu chcą dołączyć Szwecja i Finlandia. Drży także Mołdawia, której prezydent dziś spotkała się z Wołodymirem Zełenskim, zapewniając go o poparciu dla integralności terytorialnej Ukrainy. Donbas to Ukraina, Cherson i Mariupol to Ukraina, Krym to Ukraina. Dokładnie takich samych deklaracji Kijów oczekuje od partnerów na Zachodzie. Szczyt sojuszu może przynieść jedną i wspólną narrację, w której nie będzie zgody na podporządkowanie sobie słabszych, nie będzie zgody na działania, i tu cytat, którym celem będzie zachowanie twarzy przez Putina. Dzień przed wylotem do Madrytu prezydent Andrzej Duda odbył naradę z ministrami rządu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podsumowano stanowisko Polski. Szef BBN Paweł Soloch komentował też zapowiedzi sekretarza generalnego sojuszu.
Obecność NATO na flance wschodniej będzie zwiększona i rzeczywiście będą rekomendacje co do tego, w jaki sposób i w jakich sytuacjach w tej chwili te bataliony natowskie będą podniesione do rangi brygady. Czekamy tutaj na ostateczne zapisy w tej sprawie. Istotną kwestią jest też nowa koncepcja strategiczna, która rzeczywiście oczekujemy, że w sposób jednoznaczny określi Rosję jako agresora, jako państwo, które zagraża bezpieczeństwu w stopniu najwyższym bezpieczeństwu państw NATO. Unia Europejska szuka odpowiedzi wobec malejących dostaw gazu z Rosji. Kryzys w ograniczonym stopniu dotyka Polskę, która w ostatnich latach silnie zainwestowała w uniezależnienie się od Kremla. Naszemu bezpieczeństwu energetycznemu poświęcona była konferencja z udziałem wicepremiera Jacka Sasina, jaka odbyła się w Senacie. Kreml przez lata rozbudowywał swoje wpływy biznesowe. Sięgał po to, co miał najcenniejszego, surowce, po ropę i gaz. Teraz wykorzystuje zależność państw europejskich. Każde przykręcenie kurka z gazem to wyższa cena. A według danych Komisji Europejskiej dostawy z Rosji spadły już teraz o połowę i mogą spaść jeszcze bardziej. Już 12 krajów członkowskich jest w jakimś stopniu dotkniętych ograniczeniem dostaw przez Gazprom. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest poważna, a kryzys może być jeszcze większy. Mówiła dziś unijna komisarz do spraw energii, która szuka odpowiedzi na rosyjski szantaż. Europa szykuje się na różne scenariusze. W skali świata nie ma bowiem tak dużo gazu, by zastąpić w 100% import z Rosji. Jedną z propozycji jest koordynacja obniżania zapotrzebowania. Oszczędności muszą stać się priorytetem. Do oszczędności już wcześniej swoich mieszkańców wezwały Niemcy. W Polsce takiej potrzeby nie ma, choć Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazociągiem jamalskim. Rząd czeka na uruchomienie Baltic Pipe, ale chce też rozliczyć Rosjan, którzy nie wywiązali się z umowy, jaka miała obowiązywać do końca tego roku. Nie może być tak, że tego typu decyzje są podejmowane jednostronnie, nie mając oparcia w kontrakcie. Te słowa wicepremiera Jacka Sasina padły w trakcie konferencji pod hasłem Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu, która odbywała się w Senacie. Dzisiaj na tle Europy Polska jest, można powiedzieć, liderem zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego. To się nie wzięło znikąd. Podjęte zostały duże inwestycje realizowane latami. Przed Baltic Pipe wybudowano gazociąg LNG w Świnoujściu. PGNiG w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego może też wykorzystywać terminal w Kłajpedzie. Dziś Polska ma pełne magazyny gazu i skutecznie uniezależnia się od Kremla, także jeśli chodzi o ropę. W roku 2015 mówiłem, 98% ropy rosyjskiej wtedy polski rynek obsługiwało. Dzisiaj jest to już inaczej. Dzisiaj ten komponent rosyjski to jest około 30%. 70% ropy, jaka trafia do Polski, pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Orlen, który jest największym graczem paliwowym w kraju, chce jeszcze bardziej urosnąć w siłę. Zwiększy to jego możliwości negocjacyjne i pozwoli stać się wiodącą firmą całego procesu transformacji energetycznej w Polsce. Prezes Orlenu Daniel Obajtek, który mówi o inwestycjach sięgających 140 miliardów złotych, zaznacza, że tylko silny podmiot gwarantuje nam bezpieczeństwo państwa, a silny będzie wtedy, gdy przejmie innych krajowych gigantów. Sądzę, że LOTOS przejmiemy na przełomie lipca i sierpnia, PGNiG przejmiemy zdecydowanie też myślę, że w tym roku na przełomie września i października. W nowym podmiocie multienergetycznym państwo ma posiadać blisko 50% udziałów. Wraz z tym, jak Orlen rośnie w siłę, zwiększają się oczekiwania kierowców, zwłaszcza teraz przy rosnących cenach. Spółka przygotowała wakacyjną ofertę i tak od dziś z promocji skorzystają posiadacze aplikacji Witaj. Od 1 lipca dołączą do nich także posiadacze plastikowych kart. Rabat wyniesie 30 groszy na litrze. Obejmie 3 tankowania miesięcznie po maksymalnie 50 litrów. Rabat rośnie w przypadku posiadaczy karty dużej rodziny, to kolejne 10 groszy. Chociaż procentowo to jest naprawdę niewiele, na pewno skorzystam, jeżeli będzie taka możliwość. Wśród kierowców entuzjazmu nie ma, bo porównują oni ceny z tym, co płacili jeszcze miesiąc temu. Jeszcze 3 tygodnie temu, miesiąc temu, tankowałem za 7 zł, więc to jakby nadal będzie drożej. Prezes PKN Orlen, który dziś mówił o cenach paliw, podkreślił, że jest świadomy reakcji Polaków i ich niezadowolenia. Wyjaśnia jednak, że obniżka ceny hurtowej może mieć złe konsekwencje i m.in. doprowadzi do sytuacji, w której w Polsce może zabraknąć paliwa. Jeżeli obniżylibyśmy ceny paliw w hurcie,
to automatycznie część tych paliw wyjechałaby za granicę. Po prostu wyjechałaby za granicę, bo byłaby duża różnica. Duża różnica w cenie w porównaniu z innymi państwami Unii. Daniel Obajtek podtrzymuje, że Polska ma jedne z najniższych cen w Europie. Osoby chore na nowotwór krwi mają problem z natychmiastowym dostępem do oddziałów hematologii. O problemie mówią lekarze. Jednak Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że trwają prace nad poprawą sytuacji osób chorych. Nowotwory to po chorobach układu krążenia drugi najpoważniejszy powód zgonów w Polsce. W 2020 roku na nowotwory, w większości złośliwe, zmarło blisko 109 tysięcy osób. Samo szybkie wykrycie choroby nie gwarantuje natychmiastowego leczenia. Według doniesień medialnych osoby ze skierowaniem na szpitalne oddziały hematologiczne często trafiają na listy osób oczekujących. Na przyjęcie czekać trzeba nawet kilka miesięcy. Problem potwierdza lekarz, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Jarosław Biliński. Dramatyczna sytuacja pacjentów, tak jest w praktyce, potwierdzam, oby zajęły się tym władze. Lekarz dr Jarosław Dybko z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zaznacza, że jego oddział hematologii nie jest w stanie przyjąć wszystkich osób posiadających skierowanie. Osoby z pilnym skierowaniem przechodzą dodatkowe badania, aby stwierdzić konieczność natychmiastowego leczenia. Jeżeli mamy miejsca i pacjent rzeczywiście kwalifikuje się do natychmiastowej hospitalizacji w oddziale hematologicznym, jest to wykonywane. Jeżeli natomiast pacjent może być konsultowany i leczony ambulatoryjnie, jest przekierowany do poradni hematologicznej z natychmiastowym terminem konsultacji. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznaje, że są problemy z przyjmowaniem osób ze skierowaniem, ale jak mówi, to przypadki jednostkowe. Oczekiwanie pacjentów wynika z braków kadrowych w szpitalach. Ostatnio byłem właśnie w Toruniu, gdzie tam też był problem z kadrą. Myślę, że tutaj nie powinniśmy na to patrzeć jednostkowo, tylko raczej globalnie. Na polskich oddziałach hematologii brakuje też wystarczającej liczby łóżek. Jak wskazuje dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski, osoby z pilnym skierowaniem na bieżąco przyjmowane są do szpitala. Dzięki temu, że właśnie mamy te programy specjalne, szybkie ścieżki, takie jak Cartadilo, ale teraz też pewną koordynację dzięki sieci onkologicznej. W Polsce formalnie pracuje 558 hematologów, jednak kilkudziesięciu z nich ma więcej specjalizacji i skupia się na innych dziedzinach medycyny. Przy okazji ostatniego naboru rezydentów na hematologię przeznaczono 55 miejsc. Rząd pracuje nad poprawą sytuacji chorych, zapewnia Waldemar Kraska. Trwa wprowadzanie Narodowej Strategii Onkologicznej. Praktycznie wszystkie oddziały onkologiczne będą musiały zapewnić pacjentowi maksimum świadczeń. Będzie tak zwany koordynator. Koordynator, który będzie od pojawienia się tej złej diagnozy u pacjenta po rehabilitację, po wyleczenie prowadził tego pacjenta za rękę. O realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej oraz ustawy o Funduszu Medycznym debatowała dziś Senacka Komisja Zdrowia. Opozycja wskazywała, że realizacja wsparcia służby zdrowia w ramach Funduszu Medycznego nie przebiega zgodnie z planem. To są środki, które miały iść przede wszystkim na profilaktykę, głównie w dziedzinie onkologii. Ja nie słyszałam o tym, żeby były jakieś propozycje, zapowiedzi, że te pieniądze mają trafić do samorządu i że są jakieś konkretne propozycje. Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak zapewnił, że środki z funduszu trafią m.in. na wzmocnienie onkologii. W tym roku, w trzecim kwartale, ogłosimy konkurs w zakresie wsparcia szpitali onkologicznych z alokacją również analogiczną 2 miliardów, natomiast również z możliwością zwiększenia tej alokacji. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji konkursowej pomiędzy resortem zdrowia a Kancelarią Prezydenta. W Jarocinie odsłonięto pomnik świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Świętej pamięci profesor Jan Szyszko wielokrotnie powtarzał: jest nauka, jest prawo i jest 10 przykazań Bożych. Jak się według tego postępuje, to zawsze, prędzej czy później, te podjęte decyzje okażą się słuszne. Wspomina żona profesora Jana Szyszko, Krystyna. Decyzje zmarłego ministra często poddawane były ostrej krytyce. On jednak twardo stawał w obronie Polski i jej interesów. Dbał o przyrodę, dbał o lasy, mówi doradca prezydenta RP Paweł Sałek. To była wielka postać i polskiej polityki, i polskiego leśnictwa.
a i spraw właśnie związanych z ochroną przyrody czy polityką klimatyczną. Profesor Szyszko odpowiadał i prowadził przez wiele lat sprawy związane z polityką klimatyczną, która dzisiaj w obecnych czasach jest tak bardzo ważna i istotna. Dziś w Jarocinie odsłonięty został jego pomnik, mówi burmistrz miasta Adam Pawlicki. Odsłaniamy pomnik człowieka, który był wybitnym naukowcem, nauczycielem, wielokrotnym ministrem w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzorem polityka, który zawsze służył Polsce i Polakom, zawsze stawiając dobro ojczyzny i jej obywateli na pierwszym miejscu. Jarocin od lat inwestuje w ochronę środowiska. Teraz jako pierwsze miasto w Polsce jest na etapie likwidacji oczyszczalni ścieków. W jej miejsce uruchomiony zostanie zakład odzysku surowców ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Jak zaznaczył burmistrz Jarocina, ostatecznie zakończy to zrzut jakichkolwiek ścieków czy odpadów do środowiska. Film Nędzarz i Madame, którego producentem jest Fundacja Lux Veritatis, niebawem ukaże się na DVD. Nędzarz i Madame. Nie wiadomo, dokąd teraz pana poniosą te nogi. Film, który przed ekrany przyciągnął widzów z całej Polski. Niebawem ukaże się na DVD. Nasza kamera miała dziś okazję zobaczyć, jak powstaje wyjątkowe kolekcjonerskie wydanie filmu. To będzie wydanie dwupłytowe razem z pięknymi fotosami i wydawnictwem książkowym. Będzie zawierać oprócz kinowej wersji filmu także przepiękną orkiestrową i symfoniczno-churalną partyturę muzyczną. Mówi reżyser filmu Nędzarz i Madame Witold Ludwik. Na płytach znajdziemy też teledysk filmowego utworu Wciąż pytasz czemu w wykonaniu Andrzeja Lamperta. Z myślą o Polonii oraz o widzu zagranicznym przygotowane są nie tylko polskie napisy w wersji dla osób niedosłyszących, ale także wersje obcojęzyczne. Wersja angielska, wersja włoska oraz wersja niemiecka. W najbliższych dniach pojawi się informacja, gdzie film będzie do nabycia. Dziś znajdziemy go na platformie VOD, a tych, którzy wolą kino, zapraszamy na pokazy wyjazdowe, w których udział biorą twórcy i aktorzy. Nędzarz i Madame powstał dzięki środkom z 1% przekazanym na Fundację Nasza Przyszłość. Do powstającego Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II trafiły kolejne eksponaty. Szabla to kolejny eksponat, który ubogaci toruńskie muzeum. Jej historia jest niezwykle ciekawa. Pamiętamy, że kiedy odbywała się bitwa pod Samosierrą, Francuzi stwierdzili, że ten wąwóz jest nie do zdobycia. Polacy zdobyli go w 8 minut. I właśnie z tego okresu, z tamtego miejsca otrzymaliśmy szable. Było tylko 1000 takich zrealizowanych. Jedna trafi do muzeum. Do muzeum trafią również specjalne wydania znaczków pocztowych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Świętą Siostrą Faustyną i pierwsze wydanie znaczka z katastrofy smoleńskiej. Myślę, że także będzie to cenna pamiątka, która w naszym muzeum się znajdzie. Ponadto kapituła odznaczenia medalu Orła 1920 roku za pomoc dla muzeum odznaczyła wiceministra Andrzeja Śliwkę oraz wiceministra Michała Wiśniewskiego. To były informacje dnia z Panem Bogiem.